Siema, siema, tutaj Nicek z Edkiem. Dziś nagrywamy Edek versus Widzowie. Siema, siema. Przywitaj się. No. Dobra, jest profesjonalny wstęp, to można profesjonalny mecz zacząć. Dokładnie. Czyli jedynki. Tutaj zdaję sobie doskonale sprawę, że Nicek już był. Dobrze. Ale jakbyśmy nie zadali miliona pytań jeszcze raz, to byśmy nie byli sobą, dlatego powiedz wszystko, co możesz powiedzieć. No, no mam na imię Piotrek, mieszkam w Łodzi. Dokładnie. Ci się powodzi. Gram w Rocketa już dobre, no, 2 lata. Ale to było suche. Cicho. No i jak no, to nie mam platformy 3. Gra i zobaczymy jak mu idzie. Tak, też miałem. O, to lepiej niż ostatnio z tego co kojarzę. Co? Tutaj, o kurde, wychodzimy. Czemu jest US? Czemu jest ten? Zachodnia Ameryka. O co chodzi? Problem. No, dobra, teraz będzie dobrze. Okay. O, dobra. Wracamy do Europy. Ping od razu lepszy. No ja. No to co tam na samym początku? Coś tam mówiłeś ostatnio, że wota pykasz. Tak. Że coś trafiłeś fajnego. No trafiłem. Co to jest? Trafiłem Skorpiona G. I co to jest? Jakiś czołg fajny? No, zarąbisty ci powiem. Bo ogólnie no to jest stadek, który jest mobilny strasznie i ma w chole... przepraszam, nie mogę później się wciul dobre działo. Ten kasyl taktyczny. Czyli jak słyszycie, Nicek ma bardzo duże działo. Dobre. Więc można z nim zagrać. Dokładnie. No. A tak poza tym, to jak ktoś, o to powiem to na początku odcinka, bo zawsze zapominam, że jak ktoś chce wystąpić w tej serii, to niech napisze w komentarzu tak. Po pierwsze swoją platformę i jeżeli gra na PS4, to swój nick na PS4, a jeżeli na czymś innym, to Rocket ID. No i niech wbije na Discorda, bo na czymś będzie trzeba gadać. Discord w opisie powinien być przynajmniej. Nicek, jak ty tutaj triksy robisz? Nie trzeba. Aj. Trzeba wracać, kurde. Ja to sobie wolałem daleko. No, generalnie ostatnio... No w sumie jedynek to praktycznie nigdy nie gram, ale... Ja gram też strasznie rzadko. Dlatego mam golda chyba 2. Na jedynkach. Ale jakoś myślę pójdzie. Masz już wybrane co zagramy w drugim spotkaniu, czy będzie strzelanko? A, będzie strzelanko. Dobra. To taktyczny strzał. O kurde, ale ci doskonale podałem. No dzięki, dzięki za podanie. No. I co jeszcze mógłbym powiedzieć? Napiszcie w komentarzu Kecin, jeżeli chcecie. No to będzie taki znak, że jest, oglądacie odcinek i wtedy będę was wybierał. Generalnie do następnych. A teraz niech Nicek z wami pogada. Nicek jest doskonałym komediantem, więc was zabawi na pewno. Tak. Kurde, co ja robię? No, jeśli ktoś z was gra w bota, to możemy razem pograć. I mój nick to jest Jesterm Tanks, bo to konto zakładałem 5 lat temu i błędy ortograficzne musiały być oczywiście. Jak to się mówi, konto bez błędu ortograficznego to nie konto. Tak. No, wcale to nie jest tak, że nikt tak nie mówi. No. Nie mogę powiedzieć, że tym czołgiem zarobiłem przez 2 dni prawie 2 miliony kasy, więc to jest najlepsza w sumie prędka w grze do zarabiania. A na co można w ogóle wydać na inne czołgi po prostu? Co mówisz? Tą kasę na inne czołgi no, tylko można wydać. No nie? Na czołgi, na no różne bajery na przykład. A jak to jest, że akurat tym czołgiem więcej zarabiasz niż... No bo to jest czołg premium, tak? Jest tak? I na przykład... Aha, bo to jest czołg no premium. No i ten czołg premium można tylko kupić na stałe oczywiście na przykład za prawdziwe pieniądze. Mhm. Czyli na przykład ten czołg, jak ostatnio sprawdzałem, kosztuje 160 zł. No, a że Nicek jest burżujem, to go ma. Tak. No. Tak. Aj. A co tam w ogóle na obiadek dzisiaj jadłeś smacznego? Czy tam nawet kolację jakieś jadłeś? A ja to polska rodzina i oczywiście schab i ziemniaczki. O
O! Zjedzamy całe mięsko? O, oczywiście. Cyk. Kurde, bo ja tu przegrywam. Gadam. Kurde, się na grze nie skupiam. Zobaczysz troszeczkę tak. O kurde, już myślałem, że coś mi wywaliło po prostu. Nic się nie stało. Fuck. Może to z nami. Okej. Okay. Powiem ci, że ciężko się zawsze gra podczas nagrywania. Tak jakieś skupienie 50%. No trochę tak, trochę. To żeś mnie wywalił. Spoko, też się wywaliłem. Idziałem. Dobra, spróbujemy coś. Nie rozwalić! Słyszymy gra na klawiaturze jak jakiś labus. To zresztą pokazał w Turbo Kozaku przy Arialach. Tak. Pamiętamy. Jak ktoś nie widział, to oczywiście. No ale niech zobaczy. No akurat troszeczkę pecha miałem, bo to centymetry dzieliło do bramki. Tutaj oczywiście mógłbym powiedzieć pewne porównanie, ale nie wypada. Okej. Okay. A to było beznadziejne, X-em nie wczytało. W sensie spacji u ciebie by to była pewnie. Na czym masz podskok? Co? Na czym skaczesz? Na prawej... prawa myszka, że... przycisk. To prawej myszki mi nie wczytało. Tak. Okej. Dzisiaj przynajmniej się nie skompromituję tutaj. Kurczę, pieczona. Tak bardzo jak ostatnio. Musiała być przerwa od serii, żeby... Jest, dawaj. Troszeczkę. O ty kurde. Wypadł. Ten co porobi. Nie ma takich bramek beznadziejnych. Oj. Może pozwolami. Takie efekty, jak gram teraz tylko w WOTA. Czekaj, bo to nie było najlepsze. Coś szybko gra pewnie chodzi, jak jesteś przyzwyczajony do WOTA. No, trochę tak. A ile masz w ogóle... Mówisz, że 5 lat temu założone konto, ale grywałeś tak? No powiem ci tak, że grywałem przez pierwsze rok, dwa. I później nie grałem od 3 lat i teraz... O, zobaczymy, jak się nauczył do przyszłego Turbo Kozaka. No i teraz wróciłem gdzieś 2 tygodnie temu do grania. No to druga gierka, to ci damy lidera, coś tam bierzesz. Drogi meczyk, Nicek jedzie. Wybrał Rumble, czy tam Rumble. Rumble. Zależy, czy jesteśmy w Polsce, czy nie w Polsce. Tutaj doskonałe dogranie, aczkolwiek... Aczkolwiek nikogo nie było. Okej. Okay. Będzie trzeba wygrać. To jest przykupę. O, fuck. Dobra. Jedziesz. Uważaj, typ. Co za dziad mnie tutaj. I czemu to w ogóle w tamtą stronę poleciało, jak nie walnął? Jakie to było dziwne. O nie, nie. Ale ten tryb jest praktyczny. No, daj spokój. Nice. Wypad. Mam magnes. Dobra. Mam wrażenie, że czegoś jeszcze nie powiedziałem, o czym zwykle mówiłem. No wszystko. Wypad. Chyba wszystko powiedziałeś. No, generalnie zawsze zapominam o tym, żeby pisali swój nick i tak dalej. Ale to powiedziałem na wszelki wypadek już na początku dzisiaj. No. No nie, to dziadostwo. Tak. Ja nawet nie wiem, co się tam stało. A to ty lecisz z tym tornadem. Tak. O, to tak. O, też to mam, ale to jest beznadziejne. Nie wiem, jak to używać. Ja też nie. Ła, no nie. To nie ja, sorry. Tym razem to nie. O kurde, jaki dźwięk. Nicek? Sorry. Co to było? Co się stało? To mikrofon mi czasem tak szwankuje. No to jak słyszymy, jak nie zapomnę, to wytnę. Okej. Tak chwilę twojej. No nie wiem czemu, ale raz cię słyszę na lewej, a raz na prawej słuchawce, więc nie wiem. No bo ja tak mówię, wiesz, bokami. Mm-hmm. 360 mikrofonami.
Dźwięk przestrzenny masz na słuchawkach, mówisz. Tak. Z pierwszej z tą piłką. Lecę. Przed 2,5 minuty nawet nie było sytuacji bramkowej w zasadzie. No nie było. No, ojej, ale lag. Dobra. Dobra, wracam na bramkę. No nie, goście. O, kolce nam zajebiście. Co Pajcie jest? Bitwa. Nie wiedziałem. No i mnie rozwali. Czekaj. Jak jechamy jedno. O. Prawie. Ładuj, ładuj. Daj tą piłkę. Daj to. Gol. Siedzi i kurde. A blisko. No jak kamenda jedna. Może to co? No nie! Znowu ktoś to wybił. Naprawdę, na tym trybie tak się ciężko gra. No troszeczkę. Dobra, lecę. Bang. Mam jeszcze teraz to najgorsze dziedzictwo. Kości ma kolce. Ale mam ten teleporter, więc jak weźmie to i cyk. Nie ma kolce. A ja mam 5 mocy. Dawaj, ładuj. A chyba, że gości ci weźmie. No nie. Jezu, to 0-0 jest. 0-0, mecz do jednej bramki. Okej. Okay. Jak jest w ogóle twój ulubiony tryb w rokecie? No tryb. Raczej rankedy, no. Klasyczne. Klasyczne? No, tak. W sumie ja to też. No, 2 na 2, no. Jeśli chodzi ci o to. A generalnie rankedy są zawsze takie, największe emocje są. A teraz jak dodali do tego rankedy, to też tak się w sumie o coś gra, więc... No właśnie. Więc tutaj każdy tryhard, nikt nic nie próbuje. Także na Rambu nie mam rangi jeszcze. Też nie mam rangi na nic z tych trybów. Lecę. O, zamroził super. O, psi piłko. Żeśmy piłkę... No dobra, chyba że mnie wywalą całkowicie. No co za typ, ty! Trzech rozwalił i się cieszy. Gramus jeden. Dawaj! Dicek! Piękny, piękny! O Jezus, fajnie! Spec od Tyrolki! Patrz na to! Ja już lecę, bang! Jeszcze tutaj w ogóle jaka akcja poleciała! Teamplay totalny! Ale akcja! Jadę! Fejków, dawaj! Nie, za późno jest na fejki, na takie zagrania! Jedna bramka padła! Nie mówcie, że... Ja wiesz, że cały mecz nic się nie działo. I dopiero. Żeby teraz tyle bramek zaczęło padać? No pięknie, kurwa. Jakiś... Tyknął. Nie wiesz, jakiś. Nie przeczytam jego niku, bo nie. Nie, bo nie. Aj. Ja mógłbym przeczytać w sumie. No ty patrz. No nie, pa. Hello. To by było jeszcze. Dobra. Coś się jakoś tak jakby mi teleportowało w ogóle. Aj, mogę ma boosty. Siedź, dobra, siedzi. No i zajebiście. Jest wygrana, no i pan Paweł. No i pan Paweł, kurde. No dobra, no to co? Dzisiaj zwycięski odcinek, przynajmniej na dwójkach. Przypomnę, że jeżeli chcecie zagrać, to tam niki pisać w komentarzu. Napiszcie też, co sądzicie o postawie Nicka. O gości chce z nami party. Zwyzę rękę na szybko. No, a nie wylazłeś. Kurczę, Nicek, zmarnowałeś szansę. Co? No bo myślałem, że coś mu ten napiszesz na pytanie party. Na czacie, bo wiesz. A nie, w sumie to jest ten z PS4, to nie mógłbyś mu nawet napisać. Ale mniejsza. Dzięki ci za odcinek, Nicek. No to ja dziękuję, że w ogóle chcesz... No, mam nadzieję, że się fajnie grało. No i do następnego odcinka. Hejka. Siemka.